Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii Automotive. Tym razem znowu dla właścicieli, posiadaczy samochodów marki Ford Focus MK2, MK2 Lift, praktycznie we wszystkich wersjach nadwoziowych. No i kolejna typowa usterka w tych autach. Jaki jest problem? Słuchajcie, woda. Coś tu jest mokrego. Mokre dywaniki w nogach pasażera. Co się dzieje, dlaczego i jak temu przeciwdziałać? Zaraz się dowiecie. Zacznijmy od tego, skąd cieknie woda. Woda pojawia się plus minus w tym miejscu. Tutaj sobie skapuje jakieś 10 cm od tej śruby mocującej pod zaślepką. I tutaj od tego miejsca bywa naprawdę mokro. Problem powstaje najczęściej latem, jak jest duża różnica temperatur, jeżeli jeździmy na klimie, i chyba już domyślacie się, co może być tego powodem, co może być tego przyczyną. Żeby dobrać się do tego miejsca i żeby podziałać trochę, żeby naprawić tą usterkę, trzeba zdjąć zaślepkę. Oczywiście tutaj sobie ją podważamy czymkolwiek delikatnie, ona nam po prostu schodzi, odstawiamy sobie ją gdzieś tam na bok i teraz potrzebujemy Torxa 25. Odkręcamy sobie tym torksem tą śrubę, właściwie tego wkręta. Wkręcamy, kładziemy gdzieś sobie go również na bok. Łapiemy teraz od spodu tą osłonę, wyciągamy do przodu, wychodzi nam pięknie. Tutaj jest mocowana na takim zatrzasku, powiedzmy. On wchodzi tutaj w to miejsce i mamy już dostęp między innymi do nagrzewnicy. Włożymy sobie na bok tą osłonę, podegniemy troszeczkę dywan i zobaczcie, woda leci tutaj stąd. Problem jest, że ta woda się dostaje z tej rurki tutaj. O, może to jest zbliżę, może włączę światło, będzie lepiej widoczne. Tutaj z tej czarnej rurki, tutaj z tego łączenia zaczyna ciec nam woda. Dlaczego się tak dzieje? Po prostu tak działa układ klimatyzacji, że woda się kondensuje na zimnym elemencie, na wymienniku ciepła, na parowniku. No i teoretycznie tutaj jest odpływ. Tylko właśnie z tym odpływem są problemy, bo ten odpływ się zatyka przez różny syf, który przelatuje nam czasami przez filtr kabinowy, no i dlatego później niestety filtr jest przytkany, ten odpływ jest przytkany, woda nie ma gdzie ujść, więc wylewa nam się na dywanik pasażera. Jak to naprawić? Sposób jest bardzo prosty, trzeba po prostu to udrożnić. Po pierwsze należy ściągnąć ten wężyk gumowy, on czasami lubi sobie stać już tak, że nie chce nam zejść. Jak go ściągniemy, uda nam się go ściągnąć. O, jak widzieliście, trochę wody nam chlusnęło i w środku jest woda. Po prostu trzeba przedmuchać ten przewód. Odpływ jest na dole pod autem. Zaraz zobaczymy, czy coś się pokaże. Jeszcze szybki podgląd na to, co się dzieje na dole. O, kilka kropelek tam gdzieś spadło, ale to jest jeszcze nic. Zaraz sobie przedmuchamy i zobaczymy, co się pokaże, ile tej wody będzie. I niestety może być tak, że czasami samo to przedmuchanie nic nam nie da. Co wtedy zrobić? Słuchajcie, zdejmujemy drugą część tej rureczki, tego wężyka od dołu. On jest też mocowany tylko na wcisk tutaj do tego białego krućca. I teraz należałoby go przepchać. Do tego najlepsze będzie albo... Tyli titka! Tyli co? Tyli chuju w sto! Byleby była sztywna, albo taki drut, płaskownik, to wzmocnienie od wycieraczek samochodowych również się całkiem nieźle nadaje. Po prostu należy do tego otworu, do tego kurca białego poniżej, włożyć nasz przewód, jakieś tam urządzenie do przepychania, no i przepchać ten syf, żeby wyleciał dołem i później znów przedmuchać powietrzem. W najgorszym wypadku trzeba wyjąć ten kruciec. On jest tylko wczepiany tutaj taką zapadką do środka, w ten otwór. Ale zobaczcie, jak ten kruciec wyglądał u mnie. No, dobrze to nie było. Trzeba zaraz to jakoś przeczyścić. Może się uda uratować, a jak nie, to trzeba będzie zaraz szukać z jakiejś drugiej sztuki. Przyznam, że nie jest to fajny widok i nie ucieszył mnie. Ale jednocześnie zauważyłem, że mam tą
tutaj przewody od nagrzewnicy PTC. A to mnie bardzo cieszy, bo będzie można ją założyć. Jeszcze gwoli wyjaśnienia, dlaczego to się tak przytopiło. Słuchajcie, bo tutaj to, co widać w środku, o, tam to jest osłona termiczna od wydechu. I po prostu od temperatury to się potrafi przytopić. To jest niestety taka wada konstrukcyjna, upierdliwość tych Fordów. No cóż, no, trzeba z tym jakoś żyć. Zaraz to jakoś spróbuję przewiercić albo poszukać drugiej sztuki. Myślę, że powinienem gdzieś tutaj mieć. Niestety nie udało mi się znaleźć tego krucica drugiego, więc no, musiałem po prostu tutaj przewiercić wiertłem szóstką akurat ten otwór. Już będzie to skapywało. Teraz pozostaje tylko włożyć to do środka, tutaj na miejsce, założyć przewody, no i patrzeć, czy będzie ciekło dołem, czy znowu do środka. Zaraz zobaczymy. Pamiętajcie tylko przy montażu tego przewodu, że tutaj są takie wcięcia. Tutaj jest nadlany element plastikowy i na górze też jest miejsce na wężyk. Da się tylko w jeden sposób to założyć, żeby to nie spadało. Będzie się wtedy trzymać. Jeżeli chodzi o zamocowanie, po prostu wkładamy tutaj tą dłuższą częścią do środka. Przekręcamy, żeby weszło na miejsce. No i nasuwamy tą rurkę na, znaczy ten wężyk na kruciec od wymiennika ciepła, od parownika. Zamontowane, więc możemy odpalić testowo i patrzeć, czy będzie kapało już nam z dołu woda. Auto odpalone, klima włączona na maksa, przewód założony, więc zaraz możemy się spodziewać, że zacznie nam kapać od dołu. Więc kładziemy się na dół i patrzymy, czy zaraz się coś nam będzie pojawić. Coś skondensuje, jakaś wilgoć. Za chwilę będziemy mieli efekt. Kondensowana woda, jak widać, sobie powoli kapie. I to mnie bardzo cieszy, że już nie leci po dywanikach, tylko na dół. Czyli naprawa jak najbardziej się udała. I pacjent przeżył. Jak zamontować osłonę? To najprościej jak się da. Po prostu bierzemy tą naszą osłonę od przodu. Wkładamy tutaj te zatrzaski, ładnie nam wchodzi, dociągamy i teraz tylko nasz wkręt tutaj na Torxa 25, znajdujemy go, bo oczywiście zawsze się musi gdzieś zawieruszyć. Jak mamy już to założone, wkładamy po prostu nasz wkręt, dokręcamy go powoli. No, może się uda. Żeby to centralnie wyszło, no i wtedy dokręcamy. Pięknie dokręcona. Teraz tylko zaślepkę umieszczamy wycięciem w kierunku tyłu pojazdu. Grawitacja znowu zadziałała. Po prostu ją wciskamy. No, tylko w jeden sposób pasuje. No i zamontowane. Problem dosyć kłopotliwy, upierdliwy, a rozwiązanie jest trywialne. Jak widzicie, to trwało, nie wiem, z 5, może 10 minut ze wszystkim, także na spokojnie do wykonania, jeżeli macie wolną chwilę. To by było w zasadzie na tyle. Jeśli lubicie takie treści, to zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowanie również. Mile widziane jako feedback, że takie poradniki Wam się przydają i że lubicie je. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!